Wy przeciwko takiemu systemowi inaczej otwieracie grę, czy niekoniecznie? E, tak, możemy Znaczy inaczej. Niekoniecznie, bo to system systemowi nie jest równy. Ważne są, ważna jest organizacja funkcjonalna, o której zresztą już 3,5 roku temu mówił mhm. tutaj Filip, bo oczywiście system oddaje pewnego rodzaju strukturę, czyli ustawienie zawodników na boisku. Natomiast ważne jest to, jak zawodnicy w tym systemie, jakie wykonują zadania czyli kto za co jest odpowiedzialny, kto wykonuje pierwszy ruch, kto asekuruje, kto skraca, kto zawęża. Więc myślę, że to są przede wszystkim takie kluczowe elementy dotyczące tego, czy wykorzystujemy ten sam wariant, bo możemy wykorzystać ten sam wariant, a możemy poszukać innego wariantu. Więc w tym ustawieniu, kiedy mamy dwóch zawodników grających w pierwszej linii, no mamy duży komfort otwarcia gry. Mhm. Chyba, że pytanie, co robimy z tymi zawodnikami? Bo to jest dla mnie. No właśnie, no my, istotne, ja teraz, teraz tak muszę pomyśleć chwilę, więc robimy przerwę. Ja muszę teraz sobie to poukładać, bo mamy, mamy moich czterech obrońców przeciwko dwumdziesiątkom i dziewiątce po stronie Rakowa. Wy wahadłami, rozumiem, jesteście ustawieni wysoko, czy, czy tak względnie wysoko? No, jesteśmy ustawieni tutaj na około 30 metrze od własnej bramki. Okej, okay, no, no to w tym momencie ja myślę, że mogę pozwolić sobie na nieco wyższe ustawienie siódemki, jedenastki, czyli moich bocznych. Inaczej, jednej, jednego z nich, w zależności od tego, w którą stronę, w którą stronę będziecie... Dobra, widzę ustawienie środkowego obrońcy, który, który ustawia się na lewej stronie... Tak, Cały piąk. czas mamy lewonożnego. Tak jest. Czyli, czyli jest, jest tam, więc ja podchodzę wyżej siódemką. Jedenastka zawęża delikatnie do środka i w tym momencie szóstka, ósemka też blokują, blokują tutaj zagranie do środka, do środka pola. I dziesiątka z dziewiątką, czyli moi napastnicy są ustawieni też, też, też wysoko. Czyli. No czyli przyporządkowujemy znowu siódemkę i robi nam się z tego 4-3-3 tak naprawdę trochę, ale siódemka podchodzi do lewego środkowego obrońcy, dziesiątka do prawego środkowego obrońcy, dziewiątka do szóstki. W momencie, kiedy podanie od bramkarza ma miejsce, dziewiątka presuje zawodnika z piłką, czyli środkowego obrońcy Rakowa. Okej, okay, czyli przesunęliśmy jedenastkę. Jedynastkę, która tutaj jest ustawiona wyżej i ma za zadanie kontrolować prawe wahadło. Tak. Ehm, no pół na pół, bo to tak jest. Zależy, gdzie to wahadło będzie. Mamy jeszcze trójkę za plecami. Tak, no właśnie. Która... No, to ja tutaj celowo ustawiam wahadło niżej. Czyli obniżamy, teraz, tak? Tak. Czyli jedenastka obniżacie wahadło, dobra. No nie, no, ta, ta jedenastka ma gdzieś tam pod kontrolą tą, 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 to prawe wahadło, ale niekoniecznie, niekoniecznie zbliża się do samej linii, no bo to jest mhm. nam w tej chwili niepotrzebne. Okej, okay, czyli mamy taką sytuację, tak? Mamy e, dwa warianty. Pierwszy tak. wariant, jakiego bym poszukał przy tym konkretnym ustawieniu, to jest bezpośrednie podanie do półprawego. Mhm, no tak, ale zakładam, że dziesiątka go odcina albo przynajmniej kontroluje. Okej, okay, czyli jeżeli on w takim wypadku odpada... Mm -hmm. Dziesiątka go kontroluje nie pozwala mu na, na ten ruch, tak? Nie pozwala mu na, na podanie od, y, zwrotne tak? Yy, nie po na... podaniu zwrotnym do bramkarza nie pozwala mu. Nie, nie, nie. Mówię wtedy nie o... jeszcze nie otworzyliśmy. Nie, nie, tak? nie otworzyliśmy okay. gry. W tym ustawieniu możemy. Ten zawodnik, teraz tego zawodnika ustawionego w narożniku, piątki nie otwierają. trenerze, jeszcze tymi. E, e, środkowy obrońca, e, e, znajdujący tak, tak, tak. się Nazwałem właśnie mi, żebyśmy w też lewym narożniku, nie utrudnili za tak. no. środkowy obrońca, znajdujący się w lewym narożniku, nie jest brany pod uwagę w wariancie otwarcia gry. Czyli okay. tutaj otwieramy gry bezpośrednio przez zawodnika ustawionego po kiedy, prawej stronie. Kiedy, czyli... kiedy jest właśnie. Kiedy ta decyzja zapada? No, ona wynika z sytuacji, która jest teraz na boisku. Tak, czyli, no czyli, okay, przeszło... no czyli czyli wasz bramkarz, na co jest uczulony w tym momencie? Gracie, gracie właśnie przeciwko 4-4-2 i on, on ma informację taką, że jeżeli no właśnie. Jeżeli to nie bramkarz co... to zawodnik z boiska. On decyduje o tym, gdzie będzie otwarcie, tak? Swoim ruchem. To znaczy bramkarz również, oczywiście, bo on mhm. jest tutaj adresatem, on jest nadawcą pierwszego podania, adresatem są ci okay. zawodnicy, którzy znajdują się powyżej. Ale w tej sytuacji zawodnikiem, który jako pierwszy powinien stworzyć linię podania, definiując to, co się dzieje na błysku, w tej sytuacji powinien być półprawy, czyli prawy nasz wprowadzający. Mhm. On, jeżeli odpada i pociąga za sobą dziesiątkę, daje Otwiera możliwość... przestrzeń w środku znowu, tak? Podania do. w momencie tak, kiedy. No okej, okay, tylko że ja z tą dziewiątką wtedy nie biegnę do, do zawodnika ustawionego na piątym metrze, prawda? Nie, ale to podanie jeszcze się nie odbyło. Mhm. E, czyli jeżeli nasza dziewiątka, e, dziewiątka przeciwnika. E, podąża i wyklucza z podania naszą diagonalną, wcześniej ustawioną w stosunku do środkowego obrońcy, który jest na e, linii narożnika, e, jest na narożniku pola bramkowego. No dziewiątka on... już ma duży dylemat, już widzę, że tak. odległości no są ten... takie, że tak. obojętnie do którego zawodnika bramkarz poda, no to dziewiątka nie jest w stanie zdążyć z tym, tak? tak jeżeli... Czyli tutaj kluczowy jest ruch prawego środkowego obrońcy, który obniżając i rozszerzając po prostu ściąga uwagę dziesiątki, tak? I tak. w momencie, kiedy moja dziesiątka nie reaguje, piłka adresowana jest do niego. Tak. Jeżeli z kolei dziewiątka kontroluje tutaj w grze 1 na 1 tego zawodnika, no zawodnika to sześć. Automat... Numer, 6. numer 6, który właśnie ustawił się, przesunął w kierunku prawego środkowego obrońcy, czyli przesunął się w kierunku prawego narożnika pola karnego i mhm. dziewiątka przesunęła razem z nim, no to automatycznie otwiera nam się współpraca z zawodnikiem ustawionym na narożniku pola bramkowego, który e, może wprowadzać tą piłkę. Jeżeli na niego będzie reagowała siódemka, to mamy mm -hmm. podanie do naszego lewego prowadzącego, który ma szansę zdobywać przestrzeń dryblingiem. Mamy zawodnika z pozycji wahadłowego, który może w tym przypadku, kiedy piłka jest w bocznym sektorze, wykonać ruch od piłki. Mamy zawodnika z pozycji 10, który może obniżyć, bo jeżeli tutaj ósemka będzie tym zawodnikiem, ósemka oczywiście zespołu broniącego, który zareaguje na podanie, które zostało wykonane do lewego, środkowego obrońcy, teraz tym zawodnikiem tworzącym linię podania może być wahadłowy. Ważna jest współpraca wahadłowego z dychą, tak aby oni byli zawsze tutaj w ustawieniu w dwóch liniach. Jeden dłużej, drugi niżej. Jeżeli to wahadło jest w tym ruchu od piłki i oczekuje tego podania zdobywającego przestrzeń 3, dycha w tym czasie powinna być w ruchu do i teraz w jaki sposób on tworzy linie podania. Ustawienie ósemki może swoim działaniem zamykać linie podania do dychy, która jest ustawiona od środkowego sektora, więc on będzie wtedy schodził do bocznego sektora. Jeżeli na niego zareaguje dwójka, no to mamy podanie. Mhm. No. Okej, okay, to ja zapytam, bo tak. Tutaj jakiej sytuacji byśmy nie odtworzyli, jest jakaś reakcja z Waszej strony. Czyli tak. macie, po pierwsze, kluczem jest chyba to, żeby mieć to dobrze poukładane. Czyli wiedzieć, jeżeli ja jako przeciwnik zareaguję w ten sposób, jeżeli ja będę chciał wykonać taki pressing, będę chciał tak atakować, to. Wasz zawodnik musi wykonać jedną, jedną z opcji i decyduje oczywiście odbierając sygnały boiskowe, odbierając ruch przeciwnika, widząc przestrzenie i odległości.